Mundial w Rosji trwa w najlepsze i mimo, że polska drużyna nie bierze już w nim czynnego udziału, to dzisiaj temat piłkarski. Zdradzę Wam 6 ciekawostek technologicznych, które zmieniły piłkę nożną. Zaczynamy! Miejsce pierwsze – VAR. Nie wybaczyłbym sobie i wiem, że Wy mi również, gdybym nie rozpoczął tego zestawienia właśnie od VAR-u, czyli technologii, która została wprowadzona na Mundial dopiero w tym roku. Video Assistance Referee, bo tak brzmi pełna nazwa tej technologii. Po polsku to po prostu asystent wideo, który ma pomóc sędziemu w przypadku jakichś niejasności na murawie. Systemy takie z powodzeniem były stosowane w innych dyscyplinach sportu. Jednak dlaczego do piłki wprowadzono go tak późno? VAR ma wielu zwolenników, jednak gdy w Bundeslidze, w której cały poprzedni sezon był rozgrywany z użyciem VAR-u, przeprowadzono w styczniu ankietę i w tej ankiecie aż 47% było przeciwko. 42% popierało VAR, a pozostali wstrzymali się od głosu. Zawodnicy, którzy sprzeciwili się wideoasystentowi, twierdzili, że psuje on ducha gry na boisku i zabiera za dużo czasu. Pod koniec maja ankietę powtórzono i tym razem VAR spotkał się z prawie 58% poparciem. W sumie można by tu żartobliwie rzec, że VAR to także nowe miejsca pracy i rzeczywiście tak jest, bo do jego obsługi potrzebne są aż 4 osoby. Sędzia VAR główny oraz pozostali sędziowie, czyli odpowiednio AVAR 1, 2 i 3. Ich zadaniem jest wyłapywanie tego, czego tak naprawdę sędzia nie jest w stanie zobaczyć z płyty boiska. I jeżeli zajdzie taka potrzeba, zasygnalizowanie mu tego. W przypadku, gdy sędzia sam chce skorzystać z podglądu, musi w momencie wstrzymania gry narysować w powietrzu prostokąt. Jednak kibice nie zawsze wiedzą, do której sytuacji się odwołuje, ponieważ może on również rozpatrywać kartki dla zawodników, którzy dopuścili się faulu bez piłki. W innym przypadku nie może podejmować decyzji wstecz. Na koniec jeszcze ciekawostka. W składzie sędziowskim VAR-u w 2018 roku znalazł się Polak. Paweł Gil. Numer 2. Goal Line. Jeżeli posiadacie smartwatch, to możecie na nim ustawić sobie różne powiadomienia, od SMS-ów przez połączenia aż po pogodę. Jak się okazuje, sędzia piłkarski też jest wyposażony w podobny sprzęt. Niestety jednak jedyne, co może na nim sobie wyświetlić, to komunikat goal. Tak właśnie działa system Goal Line. Ta technologia może być Wam już znana, ponieważ po raz pierwszy pojawiła się 4 lata temu na Mundialu w Brazylii. Jeżeli jednak nie śledziliście mistrzostw z wiadomych względów, to już mówię Wam, o co chodzi. Goal Line to 14 kamer zamontowanych na stadionie. 7 z nich jest skierowane na bramkę jednego zespołu, a pozostałe na okienko przeciwnika. Dzięki temu system jest w stanie śledzić ruch piłki i przenosić go na siatkę 3D. Pozwala to na zarejestrowanie położenia piłki w momencie nieścisłości w polu karnym i natychmiastowe poinformowanie arbitra za pomocą komunikatu. Oczywiście każda technologia ma jakieś wady i tak samo jest w tym przypadku. Niedawno pojawił się nawet w polskich mediach artykuł na temat o tym, jak Goal Line może manipulować wynikami meczu. Dodatkowo istnieją technologie z polem magnetycznym, jednak te nie są tak dokładne, ponieważ nie posiadają rejestracji wideo, czyli nie stanowią dodatkowego dowodu, czy piłka faktycznie przekroczyła linię, czy też nie. Numer 3. Piłka Telstar 18. Kiedyś piłki przypominały te, które obecnie wyglądają jak lekarskie, a piłkarze narzekali, że od kopania strasznie bolą ich nogi. Teraz są bardziej zaawansowane piłki, które nieraz są nawet bardziej zaawansowane niż samochody. Ta nazwa możliwe, że jest Wam już znana, bowiem już nie po raz pierwszy mundialówka nosi taką nazwę. Pierwszy Telstar pojawił się w 1974 roku i była to tak zwana zwykła biedronka z balonem w środku. Jedyne, co ją wyróżniało, to wielki napis Adidas. Teraz futbolówka to nie tylko piłka, ale również komputer zamknięty w kulistej obudowie. Oczywiście designu możemy wyróżnić wygląd nawiązujący do starszego brata oraz w tym wydaniu Adidas postawił na budowę sześciopanelową zgrzewaną, dzięki czemu piłka jest wydłużona i bardziej stabilna w locie. Jeżeli chodzi o cechy piłki, to zachowuje się prawie tak samo jak Brazuka, czyli model z Mistrzostw Świata w Brazylii. O ile piłkarze nie mają do niej żadnych zastrzeżeń, to wśród bramkarzy pojawiają się głosy niezadowolenia. Sprzeciwy były m.in. zgłaszane przez takie nazwiska jak David De Gea czy Marc-André Ter Stegen. A Pepe Reina apelował do FIFA o zmianę futbolówki jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw. Dobra, starczy o tym wyglądzie, przejdźmy do wnętrza, bo właśnie tam znajduje się mini komputer. Aby w pełni cieszyć się z funkcjonalności piłki, wystarczy wyposażyć się w telefon z NFC. Po połączeniu z aplikacją można sprawdzić swoje statystyki oraz brać udział w tak zwanych wyzwaniach. Każdy egzemplarz posiada dodatkowo identyfikator oraz adres URL. Jak się okazuje, zamykanie komputera w piłce już było. Jednak teraz doszły do tego tagi NFC i to rozwiało piłkę na cały świat. Na materiale, który właśnie widzicie, chłopaki z What's Inside sprawdzają, co tak w zasadzie kryje piłka. Jak się okazuje, nie kryje ona nic poza powietrzem. Chip jest wielkości paznokcia i został schowany w jednym z paneli. W przypadku modelu z 1974 roku w piłce po rozcięciu od razu w oczy rzuca się tak zwany balon oraz idealne szwy, ponieważ w przypadku tamtego modelu panele biedronki były zszywane. Teraz, co prawda, noga od kopania nie boli, ale boleć za to może kieszeń, bo cena oryginalnej piłki na stronie Adidasa to...
chwili nagrywania odcinka żaden egzemplarz nie był dostępny, ale spokojnie zawsze możecie kupić nieco tańszą, mniej funkcjonalną, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Numer 4. Bezprzewodowe porozumiewanie się między arbitrami. Kolejna technologia, przy której można użyć sformułowania. Dzięki niej sędziowie główni w czasie meczu mogą bezprzewodowo komunikować się z pozostałymi arbitrami, a teraz także z ekipą obsługującą VAR. Słuchawki i mikrofony pojawiły się nagle i tak do końca nikt nie wie, kiedy i gdzie to było. Jednak jest to tak duża zmiana, że sędziowie nie muszą teraz podbiegać do innych, żeby z nimi porozmawiać. W internecie można znaleźć nie tylko zapisy rozmów między sędziami, ale również to, co arbiter wygłaszał do zawodników podczas spotkania. Numer 5. System rozpoznawania twarzy. Myślicie, że wchodząc na stadion pozostajecie anonimowi? Niestety nie, bo oprócz tego, że kupujecie bilet, musicie podać mnóstwo informacji, a same bilety posiadają chipy, to na największych stadionach znajdują się specjalne systemy do wykrywania twarzy, które porównują je z rejestrem poszukiwanych i notowanych. Także jeżeli macie coś na sumieniu na stadionie, nie będziecie bezpieczni. Do tego dochodzi cały system kamer, które przydadzą się służbom ochrony oraz policji w celu szybkiej identyfikacji potencjalnego zagrożenia. Jak myślicie, czy w Rosji korzysta się z takich systemów? Numer 6. Spray do rzutów wolnych. Niby nic specjalnego i tak naprawdę związanego ściśle z technologią, jednak nie mogłem się powstrzymać, żeby o nim nie wspomnieć. Moment wprowadzenia sprayu do ekwipunku sędziowskiego był przełomowy o tyle, że za wiele do samej gry to nie wnosiło. Brzmi dziwnie, wiem, ale jedyne, do czego się nadawał, to wyznaczanie pozycji, do której można było ustawić mur. I już nikt nie miał pretensji, że przesunął się o krok za blisko, bo nad wszystkim czuwała biała linia, a sędzia w tym czasie mógł spokojnie skupić się na zawodnikach wykonujących rzut. Do dziś w sieci można znaleźć zabawne kompilacje, w których piłkarze przejmują sędziowski spray i za jego pomocą dają upust swoim artystycznym pomysłom. Myślicie nadal, że to nic szczególnego, to posłuchajcie, jaki ma skład. Zawiera butan, izobutan, propan, środek pieniący, wodę i inne substancje chemiczne. Po około minucie od użycia butan wyparowywuje, pozostawiając za sobą jedynie wodę i osad praktycznie niewidoczny. Na pewno o wiele tańszą alternatywą byłaby pianka do golenia, bita śmietana czy sztuczny śnieg. Jednak te mieszanki nie zniknęłyby tak szybko z pola gry. No i nie mogłem się powstrzymać. Z ciekawości sprawdziłem cenę takiego specyfiku i faktycznie, pianka wychodzi taniej. Jedyna rzecz, która ze wszystkich wymienionych technologii jak na razie sprawdza się bez zarzutu, to niestety tylko spray. No chyba, że zamieszanie na boisku trwa dłużej niż 2 minuty, wtedy nakładać trzeba kolejną warstwę. I teraz pytanie do Was, moi drodzy, jak myślicie, w którą stronę ten nasz futbol zmierza? Może za jakiś czas zamiast mylnych arbitrów będziemy mieli roboty, które wszystkie technologie będą miały w jednym paluszku? Dajcie znać w komentarzach, o jakich Wy jeszcze technologiach słyszeliście w futbolu i koniecznie zobaczcie nasz ostatni odcinek. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczyska.